Witajcie kochani, jesteśmy w Grecji na Krecie. Wczoraj wróciliśmy do domu i była taka słaba sytuacja, bo nie mieliśmy ciepłej wody. Kurczę, no to jest słabe w tych apartamentach. Ja zawsze mam jakiś problem z tymi apartamentami. Może to tłumaczy, dlaczego często wolę jechać z przyczepą. No ale nic, dzisiaj już jest, także trochę się uspokoiliśmy z naszymi frustracjami. Jest wiosna, pogoda ma dzisiaj być około 22 stopni. W tej chwili jest 19, ale jest słoneczko, czyli tego nam brakowało wczoraj. Większe fale na morzu, w górach ciągle śnieg. I my dzisiaj jedziemy dalej, oczywiście coś zobaczyć ciekawego. Tutaj pani nam namiętnie przedstawia ten stolik z tej strony, gdyż, a my chcemy go mieć tutaj. I cały czas mamy walkę. My tu przedstawiamy, pani tu. My tu, pani tu. Co fajne jest to, że tu mieliśmy kawkę. Tu mieliśmy ekspres do kawy, mieliśmy też filtry, więc tego wszystkiego, czy nie trzeba było kupować. Jest taka pora roku, że lepiej te woletki jednak odsłaniać, żeby tu słońce się władowało. Natomiast latem pewnie dobrze by było odsłonić się od słońca. No, ten widok to mnie zawsze po prostu rozwala. Cudowny tu jest. No, przyszła pani i przeprosiła za ten brak wody. Się okazało, że wczoraj po prostu jej nie było. A tutaj jest takie coś, czym się podgrzewa tą wodę dodatkowo, bo ona jest z paneli słonecznych. No i wczoraj widzieliście, był bezchmurny dzień. Ta woda się nie zdążyła nagrzać, więc trzeba ją podgrzać ręcznie. I pokazała mi taki włącznik. Przeprosiła, że tak naprawdę wcześniej mi o tym włączniku nie powiedziała, jadąc, bo ona zawsze włącza ten włącznik. Więc no, rezultat jest taki, że spoko, no dobra, nic się nie stało. Jak ślicznie te drzewa takie przystrzyżone, one tak wypuszczają te listki. Tutaj jakieś donice. No słuchajcie, no to posiadłość jest bardzo ładna. Pięknie położona. Nie, no jest dobrze. Dobrze jest. Podoba mi się to. Czekamy jeszcze na łankę. Tutaj jest parking przy tym monasterze Arkadii. Tu sobie stanęliśmy. Ten monaster jest tutaj, o, za tą... No za tym odwodzeniem, pewnie razem z tym wódkiem. Dwa podejścia do pogody i temperatury. Jak krótki rękawek. A łanka. Kluzeczka. Nie jest aż tak ciepło. No jest tak rzeźkawo trochę, ale no. Słoneczko przed chwilą było i było fajnie. Teraz zaszło, więc robi się gorzej. Jesteśmy bardziej w górzystym terenie, więc jak jesteśmy wyżej, to wiadomo, że ta pogoda jest troszkę zimniej. Jak pewnie zejdziemy niżej na plażę, zejdziemy, to będzie ciepło. Może auto z tyłu. Tu przed samym monasterem jest olbrzymi parking, więc nie trzeba było tam stawać. Możecie spokojnie faktycznie pod bramę podjechać. A tu mamy, zobaczcie, taką panią. Cześć, kochana. Smolutka. Jesteśmy na dziedzińcu. Tutaj jest mniej roślin, drzewek pomarańczowych, ale... Kurczę, to jest magiczne miejsce, tak naprawdę. Zobaczcie z tyłu, jak to wygląda. Ale zapachy tutaj są takich kadzideł. Wchodzimy do refektarza. Tutaj mnisi spożywali posiłki wspólnie. Co masz tutaj? Drzwi. A, drzwi jakieś takie, no rzeczywiście. Te, które próbowali sforsować. W klasztorach było tak, że pielgrzymi, którzy przyjeżdżali, mnisi mieli obowiązek zaoferować im po prostu wikt i opiekunek, dach nad głową. I to jest właśnie takie miejsce, w którym po prostu przyjmowano ludzi i ludzie mogli tutaj dostać posiłek i się przespać. A to ciekawe, czy to służyło do kąpieli, czy do karmienia zwierząt? Mi się też do chowania ludzi. To żółbek jest. Trudne? Nie. A tak wygląda typowy pop.
Powiem ci, że gdyby tu rośli nasadzili tak jak tam, było jeszcze ładniej. To drzewo spłynęło podczas powstania i im zostawili taki, o taki pomnik i ku pamięci właściwie tamtych czasów. Misi oczywiście mieli swoje piwniczki na wino i magazyny takie. Idziemy je odwiedzić, aczkolwiek potem tam przechowywano amunicję. Niestety to pomieszczenie tutaj właśnie ucierpiało na skutek tego powstania. I dlatego widzicie, nawet tu już nie ma dachu w tym momencie. Tu za tymi drzwiami znajdują się cele mnichów. No, były dość niskie. Z 1,80 m wejście. Zobaczymy, zajrzymy do środka. No, powiem wam, że... Tak... No, luksusów nie mieli. Luksusów nie mieli. Tylko przychodzili, wiesz co, cela Brevika w norweskim więzieniu to jest mistrzostwo świata pod względem do tej, jak tu mnisi żyli, nie? Tu jest dużo róż. Nie, że mieli lepiej w ogóle. Dużo róż, nie? Jak zakwitną, będzie cudownie. Ja właśnie nie wiem. I tu jest dużo róż i one w ogóle tutaj nie widać żadnych oznak choroby. Teoretycznie albo im podsypali dobrą ziemię. Słońce mają. Nie, to nie jest. Naprawdę, liście nie ma żadnych oznak chorób. A przecież róże, no niestety, są kapryśne. Oje, jedne chorują, jedne nie. Ale tutaj nie widać żadnej czarnej plamistości, ani nic. Ale zobacz, chyba są popsikane czymś, czy nie? Czy nie, deszczu, to deszczu i ten. Nie, to nie jest. Zupełnie inaczej wygląda popsikane ten. Ale ładne miejsce. Są kolejne cele. Nie można wejść na górę. A słuchajcie, tutaj widzicie, pod tymi łukami, tutaj trzymano rannych podczas tego powstania. Tutaj, w tym miejscu. Zobaczcie, tutaj kolejne cele. Tylko takie malutkie okienko. Tak naprawdę, ale to tak naprawdę tylko jeszcze spać. Także no, przecież nie siedzieli tutaj. Albo się modlili, albo pracowali w polu, albo nie wiem, na jakichś obradach kapituły siedzieli, albo jedli w reflektarzu, albo szykowali jedzenie, albo coś transportowali. No tak wyglądało życie mnichów. Tutaj więcej nie można wywieźć, ja sobie wejdę tu. To jest jakieś szaty takie popa, które odprawią msze tutaj zostawili w tym muzeum. A tu macie jakieś zdjęcia z przeszłości. Powiem wam, że w cieniu tak naprawdę jest no niby prawie 20 stopni i jest chłodno. Ja nie wiem, jak oni tu w zimie. Jeżeli przecież nie było żadnego ogrzewania, no musieli nieźle picnieć. A ten kościół pochodzi z 1587 roku i tak naprawdę zastąpił wcześniej. Tutaj był taki kościół z XIII wieku. No i oni go po prostu zastąpili tym nowym. Tak wyglądało ludzie usiąść, poczytać sobie, porozmawiać. No i pewnie ciężko pracować w jakichś formach. Podliwek przy zwierzętach. Okazuje się, że po podwoju Turków Osmańskich ten klasztor zachował dość dużo przywilejów, na przykład możliwość używania dzwonów. A tutaj mamy kolekcję ikon. Co mi się podoba w tych ikonach, to jest to, że po prostu ta farba tak odchodzi z tego drewna i one, no to dodatkowe dla mnie to jest dodatkowy urok. Na przykład zobaczcie, twarzy tego świętego prawie w ogóle nie widać. Zobaczcie, tutaj macie popa. Powiem wam, że oni tutaj w dość dużej komitywie żyją z tymi ludźmi. Na przykład ten tutaj się ściskał z tym człowiekiem, jak zostawym do dwóch przyjacielem. Fajnie to wyglądało. A tutaj sobie ktoś śpi. Zobaczcie, następny. Oczywiście Maciek już się dorwał do niego. Powiem wam, że Monastry to jest takie miejsce, które po prostu najbardziej mi się podoba na świecie, tak naprawdę. No i słuchajcie, no jeżeli przeczytacie sobie na przykład taką książkę jak Filary Ziemi Kofoleta, no to od razu inaczej patrzycie na takie życie klasztorne, na te monastry, na tym, od razu sobie wyobrażacie, że tutaj było zebranie kapituły, tutaj w reflektarzu coś się działo, tu ci mnisi w celach szli w nocy na jakieś tam jutrznie i tak dalej. To niesamowite przeżycie po prostu w takich miejscach jest. 20 minut zwiedzania i ten plac już jest dość mocno napchany. Także w sezonie nie wiem, czy tu się zmieścicie, może dlatego tamten plac jest obok taki rezerwowy. No nic, spróbujcie tu, najwyżej wrócicie na tamten plac. Ostatnie miejsce znajduje się poza kompleksem i jest to tutaj właśnie taki stary młyn, ale aktualnie przechowywane to są kości obrońców, którzy zginęli podczas tego powstania. Generalnie doceniam Krytyzę to, że ceny biletów są niskie, bo to jest naprawdę 3 euro. No 3 euro. Tak, 3 euro. A wiesz, czemu się patrzę?
No. No bo jak to się kiedyś nagrywałem i tak się patrzyłem w kamerę, nie? I w ogóle jeszcze jakoś tak trzymałem na siebie, to ktoś napisał, ale ty jesteś, trzeba na kamerę na żonę naprowadzić, a nie na siebie. Aha, teraz tak, wiesz, na ciebie naprowadzę i się patrzę na ciebie. Aha, dobra. No więc, nie, naprawdę, wszędzie, gdzie byliśmy, bilety się wahały mniej więcej 10 euro czasami od osoby. To są olbrzymie koszty przy zwiedzeniu na przykład jakichś ruin, tak? Których i tak już właściwie, no nie wiem, czy oni odrestaurują, może jakieś tam wykopaliska archeologiczne, no nie wiem, na co to ma tak naprawdę iść. Tutaj są naprawdę olbrzymie, cudowne zabytki, na które potrzeba masę pieniędzy, a właściwie jest to zrobione po to, żeby ludzie zwiedzili kawał historii. I to jest moim zdaniem w Krecie, doceniam, to jest świetne. Tak, i 17-latka często też miała za darmo. Tak, też ma za darmo, więc naprawdę. No piękne miejsce sobie... Alcadii, polecamy z całą pewnością. Jedyny problem jest pewnie taki, że ludzie przyjeżdżają tutaj latem po to, żeby się nagrzać słońcem i na pewno ciężko jest zwiedzić te zabytki, więc no kurczę, jednak ten maj, październik to jest tak, takie maj jest idealny na zwiedzanie, fajne, fajne miesiące na to, żeby rzeczywiście coś pozwiedzać, no bo latem się po prostu nie da, no bo jest za gorąco i trzeba korzystać z kąpania. Z plaży. No to tyle.